Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Tak, uzbierałem kolejne 7,5. Jakbym mógł, to bym dzisiaj już wydać na żeton, ale jako że nagrało mi się odcinek z FIFA, to jednak stwierdziłem, kurde, może dostanę coś dobrego. No i wypadły 3 rzadkie karty. Pierwsza paczka zresztą u mnie, której wypadły 3 rzadkie karty piłkarskich graczy. Dobra, piłkarskich graczy. I zaczynamy oczywiście od paczki. Ja to jestem zdolny, żeby wam nazbierać te 7,5 na paczkę. Ja to po prostu jestem tak cudowny. Dobra, otwieramy. Co nam kolejna paczka dzisiaj pokaże? Dzisiaj jest u mnie rekord, bo otwieram drugą paczkę za 7,5. Tak dzisiaj miałbym na żeton do drafta. Co my tu mamy? Mulumbu, jakiś Holebas, o kurde. Ty, szybki obrońca. Z BPL-a, ty. Zgra się z tym. Z Jurado. Ciekawe, pomyślę. Tu też mamy BPL. O kurde, widzę, że teraz się do mnie BPL będzie przyczepiało. Jak nic. Dobra, zaczynamy. Trzeba w końcu dorwać jakiegoś przeciwnika, którego w końcu pokonam. No trudno. Dobra. Arsenal Londyn, to widzę, że Polak. Przetestujemy te koszuleczki. Aha, Gradel, Welbeck, Lamela, nie znam. Moreno, nie znam. Skrtel. Dobra. Świetny początek sezonu tego zespołu. Dobra, trzeba się skupić i w końcu wygrać. Czekajcie, bo muszę tą myszkę dokładnie odsunąć. O, kto tam się wykazał zdolnościami obronny. I znowu rożny. No ja też mu dziękuję. Dobra, skupić się trzeba, bo przeciwnik widzę, że naciska strasznie na ataku. No, będzie gol! Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował. Znowu rożny? O kurde, ten to już wyrobił sobie ze 3 rzuty rożne. Niesamowite. Martin Skrtel. O cholera. Piłka nadal w grze. Podania w środku pola. Bender! Ale wspaniale. Bender, czemu on to spudłował? I za chwilę rozpocznę. A nie, rożny. Ale się pomyliłem. Dobra, Czalhanubu, skup się. Zrób dobre wrażenie. O, Pablo Hernandez, pięknie, jaka brama. Ładna brama, ładna. W 30 minucie Pablo Hernandez w drugim meczu strzela swojego pierwszego gola. Po dobitce, rzecz jasna. A raczej po podaniu obrońcy, fajnie wpadło. Siła strzału całkiem przyjemna. No i Pablo Hernandez, pierwsza brameczka, ładnie. Nieźle w ogóle. Okej, okay, Hernandez. Ten mój przeciwnik. Jezu! Kto to wykopał? Dobra. Aha, i faulu nie uznało. Bardzo dobrze. Biegnij, biegnij, Jurado! Nie, to Costa. Dobrze. Pięknie. Aaaa! Wpadło! Małpa Costa. Pięknie. Pierwsze spotkanie i od razu brameczka. Jest 2-0 przy okazji. Bardzo fajnie. Ruletka zrobiona na propsie. Wymienięty obrońca i finezyjny strzał Diego Costy. Wypożyczenie, ale zawsze to Diego Costa. Pięknie, 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 pięknie. Dobra. Żebym wiedział, że jesteś jednak coś wart w Chelsea, chociaż mi się już wydaje, że jest gówno wart. Nie, nie, nie. Falcao nie jest warty nawet uznania. 4 strzały miał. No to chłopak się tu stara. Dobra, mamy 2-0. Myślę, że przeciwnik mój nie będzie rage quitował. No cholera, miałby Çalhanoğlu asysta, ale bramkarz jednak to obronił. Çalhanoğlu do środku i... No i świetnie piąstkuje. A, Costa!
Kurde, co ten jego bramkarz broni? Miało być już 3-0, jak nie 4. Dobra, Çalhanoğlu znowu na ataku. Bender, strzelaj! Pablo Hernandez. Cholera, nic. Nic nie może wejść teraz. No, podnoszę rękę, bo spalonym niby. Wyciep to. Dobrze. Będzie strzelał? Nie ma go. Kto tak strzelał? Çalhanoğlu, nie? Jezu! Ten Turek to naprawdę ma sporo energii do strzelania. Dobra, Çalhanoğlu do środku i... Rami, to Francuz, bo słyszałem nazwisko wyraźnie. Nie dobiegnie do tej piłki, no szlak. Bronić się, bronić się. Jak to wpadło? Przepraszam bardzo. Ja się pytam, jak to mogło wpaść? Oj, 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 niedobrze, niedobrze, bo nam tutaj Welbeck się nastrzelał. Nie, przepraszam, niedobrze. No sędzia gwizda już, dobrze. No takie 2 na 10, ale pokonałem. Są 3 punkty. To jest dobrze, bo przynajmniej uciekamy od linii spadkowej. Zaraz zobaczymy w ogóle wszystkie te ataki pozycyjne. Hernandez zawodnikiem spotkania. Bramki tyle. O, Çalhanoğlu zdobył asystę zresztą kolejną. To mnie cieszy, że chociaż on zdobywa asysty, Bender to tak sobie zagrał. Ale Costa, jedna bramka, bardzo ważna zresztą w kontekście całego spotkania. Zdobywamy 3 punkty. No i bardzo fajnie, bo uciekamy już od linii spadkowej, więc wiemy już tyle, że możemy się utrzymać w tej lidze. Teraz w następnym meczu będziemy walczyć o awans, a za 2 następne spotkania to już będzie po prostu walka o mistrzostwo, całą pulę. No i dobra, coś mi nie poszło na sprzedaż, nie, a w ogóle tutaj sprawdzę, nie, nic. Najwyżej poza nagraniem będę musiał sam to jakoś rozstrzygnąć, za ile to tak naprawdę wystawić. Okej, dobra, Çalhanoğlu 3 asysty, fajnie już się ma. Pablo zdobył pierwszą bramę, co mnie cieszy. Przynajmniej tyle dobrze. Jak na tyle strzałów, taką bombę pieprzną, to naprawdę nieźle. Okej, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał materiał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych spotkań.